Z notatnika kapitana Żbika. Część piąta. Poniedziałek. Posterunkowego paprocha nie ma od tygodnia w pracy. Pewnie w czasie drogi powrotnej na komendę znowu wjechał na rondo. To już nie pierwszy raz, więc znów trzeba będzie mu zawieźć termos i kanapki. Wtorek. Dzisiaj degustowałem rosyjski koniak. Mam dziwne uczucie, jakby się nagle zrobiło ciemno. Środa. Tak ciemno to jeszcze nie było. Nawet latarnię ktoś wyłączył. Czwartek. Strasznie ciemno. Piątek. Trochę jaśniej, ale nadal ciemno. Sobota. Przejaśnia się. Zauważyłem nawet, że przede mną stoi jakaś butelka. W gardle sucho. Napiłem się. Niedziela. No, teraz to dopiero ciemno.